Halo, halo, witam wszystkich. Prawdopodobnie w ostatnim odcinku Sekiro. I nie wiem, czy powiedział młody, ale wydaje mi się, że on tu był ostatnio. Mogło mi się wydawać. 何が起こった?一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は?これを。 Ciekawe. あなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、夜鷹の衆が目印ののろしを屋根上に置いています。夜鷹ののろしをたどり、九郎様を追ってください。Okej, mamy kluczyk. Ale odblokuj to. No to fajnie. Fajnie, że mnie tu podpala, nie? O Boże, to będzie taki odcinek la lama. Się tam przedostać. Uf.
Dobra, udało się. Trochę pobudziłem, trochę ten, ale... Ale jest. Więc dobra. Idziemy. ケイチロ殿。その Jaki początek, taki koniec. To była nawet dobra walka. Tego totalnie nie kminie. Wasi wa kono ashina o yomigaerase neba narani. Ale ziomek wyszedł z ziomka. Yue ni sekiro.
kurwa. O, trafiło to! Rol! Byłem pewien, że dostałem się. Pierdziel. Fajnie. Udało się po jebanych 20 godzinach napierdalania się z nim. Uff. Matko i córko. Będę chyba tą walkę oglądał przez 100 milionów godzin. I sprawdzał, jak tego dokonałem. Masakra. Naprawdę najbardziej skurwiały wóz, jakiego mogli wymyślić, i to w sumie przez to, że ma 4 fazy. U, jakieś srebrne trofeum chyba? A, mamy wspomnienie, mamy jakieś tutaj błyski, zaraz to przetestujemy. To jest to. Ja nie mam... Nie mam symboli ducha, żeby to sprawdzić. A, i nie mogę też miecza za bardzo, chyba nie? No nie mam miecza teraz. Dobra, no to chodźmy, nie wiem, gdzieś tutaj se. Wyjdźmy po prostu, żeby wyciągnął miecz. Takie coś? No wygląda to fajnie, ale... No średnio. Średnio... Pomocne to może być. Dobra. Kończymy. O, mam tylko niestety smucze łzy. Także jest to najsmutniejsze zakończenie. No ale nie przejmowałem się tym za bardzo. Chciałem po prostu ukończyć grę pod From Software, która jest jedną... No, może nie jest trudniejsza. Dla mnie nawet to było łatwe oprócz ostatniego bossa i tam początkowych problemów. Jakoś nie zależało mi na odkrywaniu wszystkich zakończeń. No jest to najsmutniejsze zakończenie, więc jeżeli ktoś tutaj się rozpłakał czy coś, możecie dać znać w komentarzach. Albo jak wam chociaż się zrobiło przykro. A w sumie dlatego młodego to żeśmy tutaj zabijali tych wszystkich, nie?
na samym końcu zabijamy jego. I zostajemy rzeźbiarze. I mam tu taką pewną teorię, związaną właśnie z czasem, że ten stary rzeźbiarz to żeśmy też byli my. Ale może mi się coś pomyliło. これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。Jest koniec. Rwanie nieśmiertelności. Są jeszcze dwa zakończenia idące tą ścieżką. Jedno jest, że młody zostaje Shinobi i gdzieś odchodzi, ale my giniemy. A ostatnie zakończenie jest takie, że zarówno my przeżyliśmy, jak i młody przeżył. I uciekamy stąd w ogóle, nie? Opuszczamy tutaj tą maszynę całą. No i dobra, mamy napisiątka. Chciałbym te napisy przeoczyć, bo tutaj chyba raczej przeoczyć, pominąć, bo nic tutaj chyba raczej ciekawego nie będzie. Nie chcemy rozpocząć nowej gry plus. Można to w każdej chwili zrobić, bo dostajemy tutaj pewną rzecz i chciałbym zobaczyć, co to jest za rzecz. Tylko nie wiem, czy ja muszę iść do początkowej lokacji, czy... A nie, to trzeba było nową grę plus odpalić. O mygi. Tak. O, nie ma pieniędzy. No to teraz powinienem sobie siedzieć jeszcze sam. To nic takiego się nie dzieje. Sam jeszcze dwaj bossowie, których mógłbym przejść. Chociaż do jednego już raczej nie jestem w stanie dojść. Dobra, mamy ile teraz? 12? Kurde, czy ja miałem siłę ataku 11? Wydaje mi się, że miałem 9. Dobra, no to by było na tyle, bo raczej tu już nic nie zrobimy. Mógłbym wam pokazać jeszcze tego gościa, który... O, tu nie możemy zejść. Który został rzeźbiarz, w którego się zamienił. No ale ja tam za bardzo nie jestem w stanie nic podziałać, nawet nie chcę go rozkminiać. Czekajcie, gdzie to było? Gdzieś tu. Albo tu. Tak, to jest tutaj. Pokażę wam po prostu, jak wygląda, co się z nim stało. Od tej nienawiści, ale mi się wydaje właśnie, że my zostaliśmy tym rzeźbiarzem. To jaki to musi być mindfuck, że my sami sobie pomagamy, dajemy sobie sami rękę. Tu sami sobie z przeszłości. O, jest tutaj. Proszę bardzo. Szaleje. 3 życia. Raczej nie jestem w stanie mu nic zrobić, ale możemy raz zawalczyć. Chłopcze. W sumie raz próbowałem z nim walczyć, ale to... No to było po prostu, żeby muszę tutaj Sebastianowi pokazać. Jakiego tu fajnego bossa mamy.
Ja totalnie nie wiem, jakie on ma ciosy, jak się z nim walczy, bo tak jak mówię, no ja tam wszedłem tylko i on mnie od razu zgarnął. To by była taka szybka dętka. My tu nawet za bardzo nie jesteśmy w stanie się leczyć, bo on, patrzcie, napierdziela i napierdziela. Jakoś za bardzo nie skacze. Ej, no zablokowałem się o to drzewo, chłopcze, zostaw mnie. To jest mega przesrana, ta, który jeszcze mnie zahaczył, no to fajnie. No, także to by było na tyle. Taki Bloodborne'owy boss w Sekiro. No ale cóż, no, ukończyliśmy tę gierkę, także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tam pomieszania tych odcinków w jednym miejscu w sumie. Tam jest troszkę zła numeracja, ale jak będziecie oglądać, to połączycie wszystko w fakty. No, w sumie mam jeszcze... dwa te, co mogę sobie za dwa kupić, to co mogę kupić. O, jedną tam sobie mogę kupić, ale super. I tak mam ich zero. Dobra, nieważne, no. Bo to jest zamek, nie? Jest wyjście od bramy. I tam potem moglibyśmy się udać, tam nie byłem jeszcze. Nie, załączyła się walka od razu. Nie ma tu nigdzie przejścia, nie ma tu przejścia, tu gdzieś powinno być przejście. No oczywiście, jest przejście, ale... Dobra, nie walczę z nim, bo szkoda mi czasu, także dzięki za uwagę. Do usłyszenia, hej hej.